Witam i zapraszam w kolejnym odcinku z Gotyczka. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. Czyli co, idziemy do Saturasa? Nie mam tak. Kamienne tablice. Idziemy napierdzielać kruka, nie? Problem z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz, jak dostać się do świątyni? Tak. Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa? Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach. Tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć tę broń. Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki, będziemy mogli dostać się do sanktuarium świątyni. Nie wiem, czy kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Im silniejszy jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Jedynie ktoś wielkiego ducha i silnej wiary może oprzeć się jego mocy. To jasne, dlaczego budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Przynieśli to narzędzie zła do swojego miasta i ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Adanosa przetoczył się po całym kraju i wszystko zatopiło morze. W rzeczy samej twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając te rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym żądzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Inaczej czeka nas zagłada. Co dokładnie powinienem zrobić z reliktami w świątyni? Nie wiemy wiele na ten temat, ale miejmy nadzieję, że rozpoznasz ich znaczenie, kiedy dostaniesz się do świątyni. Naprawdę bardzo mi przykro, że nie mogę bardziej ci pomóc. Teraz wszystko zależy od ciebie. Weź relikty i natychmiast idź do świątyni. Niech Adanos zmiłuje się nad nami i ma nas w swej opiece. Może nie jest jeszcze za późno. Dobra. Niech cię chroni. Nie panikuj. Damy radę. Najwyżej obskoczymy z 10 razy w pierdziel. Ale za którymś razem na pewno się uda kruka sklepać. Dawaj. Cyk, 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 cyk. No. Kurde, jestem ciekawy, jak nam pójdzie z tym krukiem. Ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, jak to mawiają. Pójść i spróbować, kurde. Teraz tak. Pułapki w miarę względnie pamiętam, jak tu te pułapki w komnacie Adanosa były. Także nie powinno być większego problemu. Yeredra Kantar. No. Gitarka. Dzień dobry. Zostałem kogoś tutaj. Grzybki na pewno zostałem. Tutaj nic nie widzę. Tutaj. Opla. Tu też nic nie widać. Ale co było, to podniesiemy, dobra. O kurde, i tu były te znaczki, czekaj. Gdzie my mamy te tabliczki, które dam nam ten? To jest głowa Bloodwina, to głową Bloodwina raczej mi jest, dobra. Daj czerwoną najpierw. My, czyli pozostali przywódcy Rady 5, złożyliśmy pułapki w świątyni, zapewnić, którym się wejście.
Obój miecz na zawsze już pozostał w mroku. Kachodron był też tym, który za pomocą Kachodrima zapieczętował wewnętrzną bramę świątyni. Żaden z nich nie przeżył tego rytuału. Jedynie ja pozostałem mieć świadkiem tych wydarzeń. Oby Rademes przez całą wieczność gnił wewnątrz świątyni. Trzecia pułapka została zbudowana przez Kachodrona i jedynie on wie, jak otworzyć bramę. Ja, który sprzeciwiłem się rozkazom trójki, zbudowałem pierwszą pułapkę i tylko ja znał właściwe wrota. Czekaj, najpierw tu. Nic się nie stało, czyli jeszcze jest dobrze. Daj tu. Chyba to było słońce, tak pamiętam. Pierwszy, ostatni, środkowy. Działa. Dobrze. Ale ty dobra, zapisz sobie lepiej, bo to... Nie wiadomo, co nas tutaj jeszcze spotka. Ale dobra. No, już otwieramy się. Grzyby. Cyk, cyk, cyk. Dobra, dawaj, pakujemy się tutaj i teraz. Exp za darmo, skorzystam. Nie omieszkam. Ja lubię darmowy exp. Dawaj, dawaj, dawaj. No chodź, chodź. Dobra. Teraz tak, które drzwi? Już teraz, kurde, nie pamiętam, czy to były pierwsze po lewej, czy pierwsze po prawej. Dobra, najpierw sobie coś zjemy. Żeby sobie życie, kurczę. A może grzybki, może mana wskoczy. Może akurat. Yeah! Idealnie, 5 punktów ma. Wpadło kolejne. Czyli mamy, jak tu sytuacja wygląda. Świetnie. Już jestem z tego zadowolony. Dobra, zapisz. Dobra, walimy w prawo. Chyba w prawo będzie. Mam nadzieję. Pamiętam, że tu jak się pomyli drzwi, to takie kolce mogą wyjść i cię, kurczę, szybko zabić. Dobra, drzwi się otwierają, to tędy. Okej. Czekaj, bo to jest pułapka chyba, nie? Jasna strona mocy, dobra, to wnioskuję, że po jasnych kamieniach. Ty, zgadłem. Ale farta. Albo pamięć. Dobra. I teraz... Kurde. Teraz szczerze nie wiem, w którą stronę. W przodu? Chyba tak. Jest jakiś ducha Rademes. Ty miałeś gnić w świątyni na zawsze. Bandyta. Zręczność jedynka, walka i bronią. O, może być, daj. Cyk, cyk, dobra. Chwila. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Tak. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? A Odron! Wciąż słyszę uderzenia młota.
po drugiej stronie bramy. Od tak dawna. Miecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Spróbuj sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Widziałeś. Jak chcesz, to potrafisz. Dobra, przydałeś się do czegoś. Lura. Grzybki. Oczywiście, że wezmę grzybki. Exp stoi. No kim bym był, gdybym go nie wykorzystał, co nie? Myk, 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 myk. Jeden. Myk, 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 myk. Dwa. Trzy. Co ty myślałeś, że cię nie widzę? Aha. No dawaj go. Dawaj go, dawaj go. Leżeć. Dobra. No i grzyby. No i grzybki i kurcze zdecydowane, decydujące starcie, kurde. Ciekawe, za którym razem nam pójdzie. O ile w ogóle nam pójdzie. Ale damy radę, kurde. No i łyknij sobie tu potkę zwykłą. No nic, aha, właśnie, bo jeszcze miałem tą tabliczkę. Nie, 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 nie. 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 Też nie. O, jest. Zawsze ten 1% krytyka więcej. Zapisane. Drzwi się otworzyły. Chodźmy dalej. O, grzybki kolejne. Świat się kończy, bez ich grzyby zbiera. Dobra, widzę kruka. Zapisujemy. Dobra, tutaj sobie czekaj teraz na spokojnie. Mamy mała burza ognista. Deszcz ognia, wymagana mana. 75 many wymagało. Kula ognia przemianego szczura, 5 wichru. Święta strzała. Czekaj, daj tak. Daj tak. Daj tak. I daj tak. 4, 5, 6, 7, dobra. Jeszcze raz zapisz. No i jedziemy. Zobaczmy, jak nam pójdzie z panem Krukiem. Hej, ty. Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. Sprawdźmy, kurde, jak nam pójdzie z tym krukiem nieszczęsnym. O, ty w dupę. Czekaj, 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 to jak ja go biję, to mnie piorun wali?
Dobra. Trzeba schowamy. Tylko właśnie, czy ja zdążę się napić teraz potki? Nie mam potek przygotowanych! Ale debil. Dobra. Okej. Okay. Dałem dupy teraz. Zamiast mieć potki ustawione, to ja miałem ustawione na zwojach. Ja pierdule. Ty, ale ciężki jest. O. Daj tą potkę. Tak jest, dobra, ustawiona. Leje nas jak prostytutkę. Prostytut normalnie, czekaj, przed magią. Daj tą, ubierz zbroję. Siła zręczność 4, 40 punktów życia. Nie, my potrzebujemy tutaj teraz, kurde, przed ogniem. Przed ogniem słabo. Bronią, ogniem. Potrzebujemy przed magią. Przed magią, przed magią, przed magią, przed magią. Ty, no nie, rób sobie ze mnie jaj, że ja nie mam nic takiego. No, panie, to słabo. Bardzo słabo. Bardzo słabo, bardzo słabo. Dobra, daj to przed tym ogniem, bo tu i tak tu nie ma różnicy. Chociaż nie. Daj przed bronią. Co, ten amulet daj, bo on jest najlepszy ze wszystkich, które posiadamy. No bo ten przed ogniem broni. Ja pierdzielę, dobra, będzie ciężko. Ale ile razy trzeba będzie, tyle będziemy próbować, kurde. Hej. No dobra. Gadałem przed chwilą z tobą. Okej. To na jakiej zasadzie to działa, że ja mu pierdzielny mnie prąd wali, czy co? Hej, ty! Patrz, mówię. No, no wiem, wiem, wiem. Tak, zaprzedaj duszę. Daj to... Dostał? No dłużej będziesz ten czas. Ja pierdolę, nie, no ty. Hej, ty. Dawaj, 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 no rzuć! Rzucił! Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Udało się! No. Było. Dobra, trochę emocji, trochę nerwów było, ale się udało. Co my mamy? Szpon Beliara. Dawaj to. Dawaj wszystko, co masz, ty żydku. No żeś mi, kurde. Ale dobrze jest. Akurat nie sprawiłeś mi jakichś, nie wiadomo, jakichś nerwów. I spróbowaliśmy mniej razy niż 10 chyba. Ale dobra, dobrze jest. Poszło to. Mamy kruka zabitego.
Więc można powiedzieć, że kontent z Jarkendaru się skończył. Nie ma tu nic. Nic, nic. A ta kusza? Magiczna kusza. Ty, teraz podniosę z siebie śmierć niewolnika, czy magiczną kuszę, bo nie wiem. Kusza, amunicja, magiczne bełty, no. Kusza, amunicja, bełt śmierci. A zwykłych nie możesz? Używać? No. To wy takie fajne jesteście, ale amunicja do was jest tak ograniczona, że to nie wiem. Nie fajnie z waszej strony, dobra. Ale co, wszystko mam podniesione, to chyba teraz dalej tędy. Open the door. Nie, to jest spokojnie, spokojnie. Jest tu coś do podniesienia? Nie ma tu nic ciekawego. Zapisz. No, kruk pokonany, dobra, wszystko pozbierane, no to myk do dziury. Ty. Nie atakują mnie? Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. Pewnie tak. Hopla. Saturas, mam dobre wieści. Trzymaj się ramy. Hej. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Zabrałem szpon Beliara. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj. Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl, co zrobić. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A jeśli chodzi o ciebie, mój synu, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy ci. Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu
równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Niech cię chroni Adanos. Dobra, miecz zostawiam sobie, to ty myślę, że ci dam. Dobra. Okej, okay, pomoc dla Watrasa? Okej, okej. Meandr umysłu. Aha, to ten chciał tego, kurczę, super skręta. Kompas Gareta. To będziemy mogli zrobić, jak będziemy mieli zbroję rycerza. Dobra, no to co? Wszystko mamy. Content w Arkendarze skończony z wyjątkiem tego jednego zadania pobocznego, czytaj kompas. Więc możemy wrócić do Corinis i, kurczę, wrócić do wątku głównego, czytaj, dawaj ty mnie to oko. Właśnie, a jaki jestem na etapie z okiem i nosa? Lord Hagen wręczył mi przesyłkę, dzięki której mistrz Pyokra dopuści mnie do oka. Aha. Dobra. Jak tu level? 2 z haczkiem. O. No, nie jest źle. Wczytywanie. I kurde, witamy w Corinis. Udało nam się, kurde, moi drodzy, wykonaliśmy waleczkę. Zadanie główne pękło z wątku, kurcze, dodatku kruk, noc kruka. Kruk leży i piach gryzie. To my jesteśmy tym zwycięskim. Dobra, ale ty, bo ty szpon Beliara, miałeś się podobno dostosować do moich umiejętności. Uwaga na siła. Au. Dobra, sorry. Nie musisz mnie od razu tak w dupę kuć, to? Myślisz, że jest fajny jesteś przez to? Zapiekło. No, łyknij se potę. To se łyknij dwie, no, żeby ci było lepiej. No dobra, mamy 81 siły, ale 81 siły mamy dlatego, że mamy na sobie amulecik, czyli minus 4. Ach, kurde. Szczaw królewski. Trzeba znaleźć szczaw królewski. Dobra, ale teraz co my mamy do zrobienia? Chodźmy do Watrasa. Zagadać, o co chodzi z tą pomocą. Ale fajnie, 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 że mamy, kurczę, to ogarnięte. Teraz to... Czy dałoby się wyłapać wszystkich poszukiwaczy i ich wybić? Już teraz mi się wydaje, że normalnie powinniśmy być w stanie to zrobić. Z tym poziomem krytycznych obrażeń. Siema Mika. Także jest gitarka. Ale dobra, najpierw chodźmy do tego Watrasa. Zobaczyć, co on tam kombinuje. I w razie co, jakby nam hajsu brakło, to z tym też problemu nie będzie. Ze względu na to, że mamy, kurde, dużo stalowych pokaż prętów. Mi swoje towary. Które będziemy mogli sobie przekuć, więc to nie będzie problem. Stalowa tarcza, 100 siły wymagasz. No dobra, coś takiego. Solidna drewniana tarcza, 60 siły wymagasz. Solidna drewniana tarcza, 15-15. A tą, którą ja mam... 15-20, ty! Bolowana okrągła tarcza, jesteś lepsza! Nara. Ja myślałem, że ty mnie ty czymś tutaj zaskoczysz. O, Inos! Dawno się ciebie nie modliłem po punkty życia. Módl się. I... A, masz no. Albo nie, daj 50. Dobra. Gitara. Chodźmy Watrasowi powiedzieć, że wszystkich ludzi żeśmy uwolnili. Watras! Hej! I pracuje niemal przez cały dzień. Zaginieni powrócili. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. Niech cię Adanos błogosławi. Adanosie, błogosław temu mężowi. Oświeć ścieżkę, po której stąpa. Daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Jeśli chodzi o te tabliczki, znalazłem kilka. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka zwojów. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia.
To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Tak jakby brakowało mi zmartwienia. Jest jeszcze gorzej, ale dobra. Cóż, więcej nic nie masz dla mnie takiego. Powiedziałem dokładnie. Dobra. Kawalor, masz coś ciekawego? Byłem w twojej chacie w Górniczej Dolinie. A zatem jeszcze stoi. Tak, i wiem, co stamtąd chciałeś. A udało ci się to znaleźć? Jeżeli mówisz o torbie tak, pełnej rudy. Tak, mam ją. Ale z ciebie spryciule. Wiesz o tym. A czego mógłbyś potrzebować z tej starej chaty? Nic tam nie zostało. Ale Beliar nie znosił widoku ci światła. 100 sztuk złota. I niszczył wszystko, co Innos stworzy. Świetnie. A dlaczego ją zostawiłeś? Kto mógłby przypuszczać, że ujrzał w kolonii Saruda jest Adanos, tak cenna? Że w kolonii za głupi kawałek rudy nie dostałbyś na nawet miejsca do spania. W porcie można dostać po głowie za kawałek rudy. Mam nadzieję, że wkrótce ją uzyskam. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Zgoda. Jednakże masz prawdziwe z ciebie, przyjaciel. Dziękuję. Nie ma problemu. Szpon Beliara. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Dobra, nie, no musimy trochę hajsu dorobić, bo się biednie u nas zrobiło. Piec Kowalski, tak, jedna sztuka. Druga sztuka. Trzecia sztuka. Czwarta sztuka. O, ty harad, wrąbałeś mi się, no dobra. Kowadło, wykuj broń. Dobry, długi miecz. Wykuj zwykłą broń. Dobry, długi miecz. Dawaj, dawaj. Zarobić też trzeba. Czym? A co, ty już? I już? Trzy sztuki dużo hajsu nie dostanę. Harad, idź mi stąd. Aha, nawet ich nie rusza, że broń wyciągnę. No, już sobie idź, dobra, elegancko. Myk. Dawaj, 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 bo pieniądze też są potrzebne. Dobra. Dawaj, dawaj. Ale ładnie idzie, jestem zadowolony. Jarkendar ogarnięty. Kruk, kurcze, sklepany. Także fajnie poszło. Delikatnie rzymując, poszło zajebiście. Ale dobra, nie ma co spoczywać na laurach. Jeszcze dużo zadań przed nami. Dawaj, dawaj, cyk, cyk, dobra. Szybko, bo Harad idzie. A nie, dobra, bawi się z wodą. No i gitara, dobra. Cyk. Kowadło. Wykuj. Cyk. Jesteśmy strażnikiem, ale zarabiać pieniądze trzeba jeszcze, nie? Bo żołd to... To mi się akurat podobało w returningu. Jeśli dobrze pamiętam, że to w returningu było. Że tam było coś takiego, że na przykład jak dołączaliśmy do strażników, to normalnie dostawaliśmy żołd, nie? Raz chyba w tygodniu. I normalnie można było przychodzić do Andrei. Andrei, daj sos. I Andrei dawał normalnie sosik. Dobra. Harad. Hej, ty. To znowu ty. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze. Dobrze. 1004. No i elegancko. Ty, gościu. Zawsze mnie straszysz, że mi ten miecz opierdzielisz też. Dobra, chodźmy się przespać, bo jest ciemno jak w dupie. Nic nie widać. A nie o to nam chodzi. Do rana się kimni. Elegancja Francja. Dobra. I co? No idziemy do klasztoru magów ognia, no. Tak, no co? Został nam ten kompas, te meandry, złotobiega, tu skopać tyłek, prychająca bestia. Joe. No, Joe trzeba uwolnić. Ale Joe to chyba trzeba będzie ten... Bo szkoda mi punktów doświadczenia, żeby się uczyć kradzieży kieszonkowej. Trzeba będzie Rugę sklepać i dać mu niepamięć. Chyba Ruga ma kluczyk od wieży, gdzie Joe jest schowany.
ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Jeśli Watras opuści miasto, chcę ci powiedzieć jeszcze jedno. To, czego dokonałeś w Jarkendarze, dlatego uprosił Inosa, by temu zostawił część swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Jestem pewien, że sobie poradzisz, strażniku. Zobaczymy. A Inos w swej mądrości zobaczymy. Tak uczyni. Dobra, Watras, bo jak drzesz tę papę, to nic nie słychać. Dobra, elegancko ogarnięte. Ładna walka z krukiem była. No. Jeszcze kurde bym się odniósł do Gothica 1. Bo tak na dobrą sprawę to nie ma jeszcze żadnego gameplayu udostępnionego konkretnego. No bo nie ma żadnych takich większych informacji czy czegokolwiek w tym guście. A już dojebali tą kolekcjonerką za 900 zł. No jak mam być szczery, no jestem fanem Gothica, ale 900 bym za to nie dał, co tam jest, nie? Co tam to? Notebook, tak? Czy jakiś tam notatnik? Skórzany, tylko kwestia jest teraz taka najważniejsza, czy ten notatnik jest wymienialny, czy to po prostu jest jeden użytkowy do wywalenia. No ta opaska dziewictwa, jak ja na to mówię, i ten, i co jeszcze tam było, a i maska śniącego, no maska śniącego spoko, tylko też kwestia tego, czy to tam 20 chyba 5 na 30 cm, jakoś tak plus minus jej rozmiary są, ale też krótsza kwestia z tego, że ona... na tych kadrach, które pokazywali, czy ona wisi, czy ona leży. Bo wiecie też, że obrazem i perspektywą można fajnie zagrać, żeby z gówna diament zrobić, także też nie ma co się napalać. No i przede wszystkim taka czerwona lampka już się nam wszystkim powinna zapalić. Nie ma gameplayu, nie ma nic, ale kolekcjonerka już jest. Bo tam, wiecie, zdjęcie, screen z gry pokazać, to jest jedno, nie? Zdjęcie czy tam screen z gry, a sam, kurczę, gameplay cokolwiek, no to są no, dwie różne rzeczy, więc niech tam kopaki w THQ Nordic wezmą się za robotę, bo to... No czekam na tą część, na ten remaster. Czekam strasznie, nie będę oszukiwać. Ale z drugiej strony, po ogłoszeniu tej kolekcjonerki, mam z tyłu głowy takie... Kurde... Nieciekawie to wygląda. O, właśnie, mamy opiekuna. Ja bym go chętnie sklepał na spróbę. Dobra, zapisaliśmy. O, wiem, mam wodę święconą. Poddaj się, póki... Dawaj go. No nie, czemu przerwałeś taką fajną serię? No. Leżysz. Dobra, czyli poszukiwaczy już też możemy klepać. Pięknie. Znaczy pojedynczo, bo jak nam wyjdzie więcej niż jeden, no to wtedy... No. Chyba nie muszę mówić głośno. Będzie więcej niż jeden, no to wtedy tak zwany szybki wpierdol obskakujemy. Masz właśnie ulecz. Siu. Dobrze, że mamy hajs. Bo trzeba będzie sobie kupić jeszcze jedną wodę święconą. Ale dobra, chodźmy. Dawaj mi oko Inosa. I need eye of Inos. Inos eye. Co tam stoisz dalej jak ta bdziungwa? To se stój dalej. Nie będę ci przeszkadzał w tym jakże ciężkim zadaniu. Milton, ziomek, bo ja mam sprawę do twojego mistrza. Mhm. Bardzo faszną sprawę mam. A ty, bo ja już tutaj byłem, ale stwierdziłem, że zrobimy Jarkendar. Aha, dobra, to nieważne. To pakujemy się do siebie jak do siebie. W końcu to była jego decyzja. Fajnie. Parlan. Nie wiem, kto cię wpuścił do klasztoru. Jestem Parlan. Opiekuję się nowicjuszami. Nie życzę sobie, by ktoś odrywał ich od zajęć i dręczył niemądrymi pytaniami. Zrozumiano. On myśli, że to takie łatwe. Rozumiem. Mam taką nadzieję. A, dobra, bo widzę, że ty jesteś jakiś odklejony tu nara. Będę czasu na cię tracił, frajerze. Dobra, my tu po poważne rzeczy, Pyrokar. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla?
Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste, w mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje dziś miejsca ciemności. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. Tak wiem, to poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Weź to! Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Pamiętaj, od twojej silnej woli zależą teraz losy nas wszystkich. Przybywam po oko i nosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Oko i nosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. Kto to zrobił? Siły zła cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Pedrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy i narażony na kuszenie ze strony złego. Udało wam się ustalić, dokąd zbiegł? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali święty amulet. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. Tego jest więcej. Wiesz, bo... Możesz... Niech Inos... Bardziej wolałem wodę święconą, ale dobra. I rura. Ciągle to samo. Oj, magowie ognia, daliście się tak podejść. Może występować przeciwko. I oczywiście, kto musi załatwić za was brudną robotę? Ten gość. Hej, ty. Wiesz może, dokąd uciekł Pedro? A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział, gdzie ukryła się ta szuja? Zobaczysz, zapłaci za to świętokradztwo. Mam tylko nadzieję, że zdołamy odzyskać oko. Musisz nam pomóc. Znajdź go i odzyskaj święte oko i nosa. A, mogłeś mi powiedzieć coś, czego nie wiem. Ale dobra, lecimy z tematem, kurde. Musimy odzyskać buchnięte oko i nosa. Ale co, poszukiwania oka i nosa już zostawię na kolejny materiał z Goticzka. Już osiągnęliśmy dzisiaj główny cel, także już możemy z głównym wątkiem jechać dalej. Kruk nie żyje, gryzie ziemię. Ale co, ja nie przedłużam. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny materiał z Goticzka.